Cześć, z tej strony Grzesiek z Oftech.pl i dzisiaj opowiem Wam o moim zdaniem najlepszym komiksie z serii Hill House. Będzie to Rodzina z domku dla lalek i jest to komiks, który nie pozostawia złudzeń, że ciągle da się, że można stworzyć opowieść, w której będą przeplatały się z jednej strony genialnie poprowadzone wątki rodzinne, z drugiej strony nowa mitologia, nowa historia i rzeczy, które pokażą, że naprawdę dzisiaj jeszcze przestrzenie wyobraźni są niezbadane, jeszcze można wyciągnąć z nich bardzo, bardzo dużo światów. No i w tym wszystkim znajdzie się też sporo dla miłośników kotów. Zaciekawieni? Zapraszam do szybkiej opowieści o rodzinie z domu dla lalek. Wypada zacząć od tego, jak ten komiks jest w ogóle narysowany, bo moim zdaniem tutaj ktoś wykonał kawał świetnej roboty i wybrano taką kreskę lekko retro, coś takiego, co mocno kojarzy się z latami 80., z początkiem lat 90. Jest to kreska dosyć stereotypowa, ale ona zmienia się troszeczkę w zależności od tego, czy jesteśmy w świecie współczesnym tej opowieści, czy cofamy się w przeszłość. I to jest bardzo fajny zabieg. Podoba mi się też, że znajdziemy tutaj co jakiś czas plansze, na których bohaterowie albo konkretne sceny zostają tutaj przedstawione w postaci, w zasadzie czegoś, co kojarzy się z takimi fotorealistycznymi ujęciami marionetek, takich lalek marionetek. Wygląda to kapitalnie, no i sprawia wrażenie, że obcujemy z czymś więcej niż taką zwykłą sztuką komiksową. Widać w tym pietyzm, widać w tym zamiłowanie do dobrej roboty, do takiego detalu i ja to absolutnie kupuję, bo to sprawia, że ten komiks ląduje troszeczkę wyżej, jeżeli chodzi o oprawę graficzną, niż taki komiks, który zwyczajnie kojarzymy tego typu dzieła. Ta zabawa formą, zabawa rysunkiem tutaj idealnie pasuje do treści, która, jak już wspomniałem, jest zanurzona w świecie naszym, teraźniejszym, ale jeszcze zanurzona w przeszłości. Ta przeszłość jest tutaj pokazywana jako wiek XIX, ale też jako przeszłość, kiedy ludzkość jeszcze nie istniała. Jest to zrobione kapitalnie i druga rzecz, o której trzeba od razu powiedzieć, jest to, że tutaj też udało się stworzyć mieszankę, w której udało się zmieścić historię rodziny, historię biedy, historię nieszczęśliwego związku, którego owocem jest dziecko pragnące szczęśliwego życia, co nas zupełnie nie powinno dziwić, i rozterki matki, jak odnaleźć się w tym świecie, gdzie rodzina nie wygląda tak, jak powinna wyglądać. To, co dzieje się tutaj dalej, jest wkroczeniem nadnaturalnego w historię rodzinną. I wygląda to kapitalnie. Dlaczego? Dlatego, że ciągle, mimo tego, że mamy tutaj zestawienie z kosmicznym złem, bo to zło, jakie tutaj spotykamy, to nie będzie zwyczajne zło w formie jakiegoś potwora. To będzie zło, które jest w stanie pożerać światy. I genialnie jest skontrastowana ta potęga zła z kruchością niewielkiej rodziny, która jest zdana tylko na siebie w konfrontacji z czymś, co znacząco przekracza możliwości ludzkiego rozumowania. Mnie ten zabieg też się bardzo podoba i podoba mi się też to, że udało się tutaj wpleść elementy delikatnie komiczne, które troszeczkę rozładowują napięcie. Podoba mi się też to, że znalazło się tutaj miejsce dla czegoś, co docenią sympatycy, miłośnicy kotów. Ja miałem z tego kupę zabawy. Podoba mi się to, że znajdą się tutaj miejsca na narodziny nowego mitu, na mitu o walce dobra ze złem. I tutaj też myślę, że osoby, które lubią tego rodzaju rekonstrukcje mitów, legend i różnych podań, które można było spotkać w literaturze, to wszystko tutaj splata się w bardzo grabną całość i jest bardzo, ale to bardzo strawne. Ale ciekawym zabiegiem jest też tutaj wplecenie takich typowo ludzkich wad, takich jak chciwość, takich jak rasizm, takich jak nienawiść, takich jak alkoholizm. I to wszystko tutaj jest bardzo sensownie wymieszane z czymś o wiele, wiele większym, o wiele potężniejszym. I cała wymowa tego komiksu jest moim zdaniem afirmacją człowieka. Ale nie tylko człowieka, bo znajdziemy tutaj coś więcej. I jeżeli lubicie historie, które są nieoczywiste, które są czasami bolesne, które potrafią mocno targnąć odbiorcę, bo tutaj znajdziemy sporo drastycznych scen i w której pojawia się kosmiczny terror, jest to powieść dla Was.